Będziemy też zbierać podpisy, czy prosić o podpisy przedstawicieli chociażby Prawa i Sprawiedliwości i to będzie najlepszy sprawdzian tego, jakie mają prawdziwe intencje w tym. Oczywiście, jeżeli rzeczywiście chcą się przeciwstawić tym bezpodstawnym roszczeniom, to nie ma żadnego problemu, aby ustawę pana redaktora Stanisława Michalkiewicza podpisali. A więc niedługo, szanowni państwo, poznamy prawdziwe intencje i prawdziwe stanowisko przedstawicieli partii rządzącej. Teraz przekazuję głos panu redaktorowi Stanisławowi Michalkiewiczowi. Proszę państwa, no cóż, mnie nie chodzi w tym wszystkim tyle o jakiś interes partyjny, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że mamy rok wyborczy i te interesy tutaj są, tyle bardziej o interes Polski, dlatego że realizacja roszczeń dotyczących własności bezdziedzicznej doprowadziłaby do politycznego uzależnienia nie tylko państwa polskiego, ale również do zdegradowania we własnym kraju narodu polskiego do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię stanowiłaby szlachta, drugą kategorię kolaboranci, a reszta dopiero trzecią. W związku z tym, że pojawiały się takie opinie, że polski ustawa JUST nie dotyczy, no to w takim razie postanowiłem ten projekt ustawy sporządzić. On się składa z trzech artykułów. Pierwszy artykuł brzmi tak, że zobowiązuje się Radę Ministrów, bo czym innym jest sytuacja, kiedy politycy na wiecach wykrzykują, czy tam nie oddadzą ani guzika, to nikogo do niczego nie zobowiązuje. Natomiast jeżeli Rada Ministrów złoży oświadczenie, a ta ustawa by ją do tego obligowała, że Polska, Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do własności bezdziedzicznej, no to jest to zupełnie inna sytuacja prawna. Obowiązek wydania takiego oświadczenia ustawa nakłada na Radę Ministrów, czy projekt ustawy nakłada na Radę Ministrów niezwłocznie po wejściu jej w życie. Artykuł drugi zawiera sankcje, dlatego że ustawa pozbawiona sankcji też by nikogo do niczego nie zobowiązywała. Sankcja polega na tym, że kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje starania w kierunku realizacji roszczeń dotyczących własności bezdziedzicznej albo próbuje obejść wynikający z tego zakaz, podlega karze. I tu w pierwszej wersji zaproponowałem, żeby ta kara była łagodniejsza. Mianowicie podlega karze tak jak za kradzież z uchwałą. Ale pod wpływem perswazji czytelników i refleksji własnej doszedłem do wniosku, że może celowe byłoby zaostrzenie represji w tym przypadku i że taki jegomość, który próbuje złamać warunki tej ustawy, podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Ten artykuł 129 mówi o tak zwanej zdradzie dyplomatycznej. Kto, będąc upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej wobec innych państw albo organizacji międzynarodowych, działa na szkodę państwa polskiego, podlega karze od roku do lat 10. Więc ta represja jest tutaj surowsza i wydaje mi się, że byłoby celowe zaostrzenie tej represji. No i ostatni artykuł. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ponieważ przy okazji matur, które były zagrożone strajkiem nauczycieli, parlament i pan prezydent udowodnił, że jest w stanie pracować w tempie stachanowskim, bo ta ustawa została przyjęta i podpisana przez pana prezydenta, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu 24 godzin, to ta również może być w takim ekspresowym tempie uchwalona jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dlatego że wyborcy wtedy będą mieli lepsze rozeznanie, kto ma odwagę, kto z parlamentarzystów ma odwagę bronić również na forum międzynarodowym polskich interesów państwowych i polskich interesów narodowych, a kto takiej odwagi nie ma. Jeżeli ktoś takiej odwagi nie ma, to nie ma żadnego powodu, żeby obdarzać go zaufaniem. To tyle.
Teraz poproszę o zabranie głosu przewodniczącego koła Konfederacji, pana Marka Jakubiaka. Proszę Państwa, mam nadzieję, że do rozpoczęcia obrad Sejmu w przyszłym tygodniu ta ustawa zostanie już złożona z podpisami uprawdopodobniającymi wprowadzenie tej ustawy w życie. Mam nadzieję, że legislacja ruszy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że proszę Państwa, tego tematu nie ma co lekceważyć. Ilekroć słyszymy w telewizji, że jest wszystko w porządku, to ja mam wrażenie, że z drugiej strony słyszę, drugie ucho słyszy, no nie jest w porządku, skoro milczało się, a teraz dzięki Konfederacji nawet Amerykanie zabierać w tej sprawie głos. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ bardzo poważne środowiska żydowskie po prostu lobbują na rzecz pieniędzy, które są własnością Polaków. Sprawa jest na tyle poważna, że dotyczy to praktycznie 3 budżetów narodowych. Tak więc, proszę Państwa, nie ma zakopywania tutaj szabli, nie ma tutaj zakopywania toporów. Idziemy do przodu. Ustawa taka musi być gwarancją bezpieczeństwa finansowego Polaków. Dziękuję. Prosimy jeszcze pana posła Roberta Winnickiego o zabranie głosu w tej sprawie. Proszę Państwa, niektórzy zadają pytanie, a co wy na to, że w zeszłym tygodniu pan premier Morawiecki czy pan premier Kaczyński wypowiadali się na temat... No właśnie, na jaki temat? Wypowiadali się w taki oto mglisty sposób, który w żadnej mierze nie przekreśla tych dążeń, tych roszczeń, które stanowią zagrożenie dla Polski. Jaka deklaracja polityczna, oprócz tych rozwiązań prawnych, jest konieczna w tym wypadku? Bo jakby Just Act, ta ustawa amerykańska, zobowiązuje administrację Stanów Zjednoczonych do stałego nacisku na państwo polskie między innymi w tej sprawie, do monitorowania, do jakby zajmowania się. Więc potrzebne są rozwiązania prawne i potrzebna jest deklaracja polityczna. Deklaracja polityczna na takim poziomie, że na przykład okazją do tego była wizyta pana Pompeo w lutym i jego słowa. Podczas wizyty pana Pompeo albo przy jakiejś innej okazji wizyt w Waszyngtonie, w bilateralnych stosunków, pan premier powinien jasno i zdecydowanie, stojąc obok swojego amerykańskiego odpowiednika, powiedzieć: rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizował żadnych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich wspomnianych w ustawie 447 Just Act. Po prostu, jasno, dobitnie i nie do polskiego wyborcy, czyli po pierwsze na temat, czyli o żydowskich roszczeniach majątkowych związanych z ustawą, o której mówimy, amerykańską, a po drugie nie do polskiego wyborcy, tylko do swoich amerykańskich odpowiedników. To jest to, czego oczekujemy od rządu RP. Szanowni Państwo, na koniec przypominamy i chcemy jeszcze raz ogłosić, że jutro o godzinie 14 spod Rady Ministrów wyruszy marsz przeciwko ustawie 447. Marsz już teraz zapowiada się niezwykle licznie. Naprawdę będzie to ogromna demonstracja Polaków, którzy sprzeciwiają się tego typu polityce i tego typu żądaniom. Więc informujemy o tym. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie za pośrednictwem Państwa, za pośrednictwem mediów. I oczywiście media też zapraszamy jutro na tę wielką manifestację w obronie tak naprawdę suwerenności Polski, obrony Polski przed jej wrogim przejęciem. Czy są jakieś pytania? Tak, można? Proszę bardzo. Ponieważ dzisiaj media podały, że prezydent Andrzej Duda został zaproszony do Waszyngtonu przez prezydenta Trumpa, czy ta wizyta nie będzie próbą wywarcia nacisku na Polskę w związku właśnie z ustawą Just 447? No cóż, jak wiemy, przy okazji każdej wizyty wysokich przedstawicieli Polski w Stanach Zjednoczonych zawsze żelaznym punktem jest spotkanie ze środowiskami, przedstawicielami środowisk żydowskich. I zazwyczaj nie mamy informacji takich oficjalnych z tych wizyt, ale skądinąd się zawsze dowiadujemy, że zawsze jest mowa właśnie o tych roszczeniach. Wobec tego my zakładamy, że jeżeli rzeczywiście, gdyby tak było, jak mówią przedstawiciele PiS, że będą się przeciwstawiać, to oczekujemy też jasnej deklaracji, że jednym z punktów tejże wizyty
będzie tego typu informacja i będzie przedstawienie stanowiska rządu polskiego i strony polskiej w tej sprawie. I to też jest kolejne, że tak powiem, sprawdzam w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli tego nie będzie, to tak naprawdę nie ma o czym mówić. Proszę bardzo, panie redaktorze. Proszę państwa, no my oczywiście nie wiemy, co będzie przedmiotem rozmowy pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ale na podstawie pewnych zaszłości no możemy podejrzewać, że pan prezydent Duda w rozmowach z prezydentem Trumpem jest bardzo nieśmiały. Otóż jesienią ubiegłego roku pan prezydent Duda był przyjęty na 20-minutową rozmowę w cztery oczy przez prezydenta Donalda Trumpa. I tego samego dnia wieczorem w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent Duda uczestniczył w tym przyjęciu, oczywiście nie sam, bo tam było większe grono. I jeden z uczestników tego przyjęcia zapytał pana prezydenta, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych została poruszona kwestia ustawy 447 JAS. Pan prezydent Duda powiedział, że nie. Zapytano go wobec tego, dlaczego nie. Pan prezydent Duda powiedział, bo strona amerykańska tego nie zaproponowała, więc widać wyraźnie, że pan prezydent jest bardzo nieśmiały, przynajmniej w stosunkach z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i z własnej inicjatywy no, nie podejmuje się obrony polskich interesów państwowych. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej, że pan prezydent nabierze większego wigoru. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, ja jeszcze się odniosę właśnie do tego, co wcześniej powiedziałem. Jest kwestia wywiadu pani ambasador. Tak, ambasador Mosbacher. Ona wywiera nacisk po prostu na polski rząd w kwestii właśnie roszczeń. Ale rzeczywiście o tym wiemy, to się powtarza, to jest konsekwentnie realizowane. No stąd też między innymi ustawa pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, żeby dać szansę rządowi, żeby rząd mógł pokazać stronie amerykańskiej, no nasi kochani partnerzy, niestety obowiązuje nas ustawa, nic nie możemy w tej sprawie zrobić. Z jednej strony pani ambasador Mosbacher wywiera nacisk na rząd, ale z drugiej strony śpieszy mu z pomocą, dlatego że nawet posuwa się do tego, jakby sprawiała wrażenie, że nie zna treści ustawy 447, bo powiedziała publicznie, że ta ustawa nie ma żadnego znaczenia, bo to jest tylko zobowiązanie do jednorazowego złożenia sprawozdania kongresowi przez sekretarza stanu. Otóż wystarczy przeczytać tę ustawę, żeby się przekonać, że to nie jest jednorazowy obowiązek, tylko coroczny obowiązek. W związku z tym na jednym sprawozdaniu się nie skończy. Poza tym, jeżeli kongres wysłucha w sprawozdaniu, że Polska się uchyla od realizacji żądań strony żydowskiej, no to na pewno obmyśli dla nas jakieś środki dopingujące. Taki cel ma ta ustawa, więc zarówno pani Mosbacher, jak i pan car, który bawił w Warszawie 7 maja, bardzo uspokajające komunikaty. Niestety nie są one prawdziwe. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy, zapraszamy na następny. Szanowni państwo, właśnie skończyła się konferencja prasowa, na której mieliśmy prawdziwą przyjemność ogłosić ustawę pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Ona będzie złożona na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w następnym tygodniu. Zbieramy podpisy, będziemy zbierać podpisy także, czy prosić o podpisy także od posłów Prawa i Sprawiedliwości. I to jest taki prawdziwy sprawdzian słów ostatnio wygłoszonych przez czy to pana Jarosława Kaczyńskiego, czy przez Mateusza Morawieckiego, iż nie chcą tych roszczeń realizować. Tak naprawdę to będzie prawdziwy sprawdzian. Cieszymy się, że przy okazji po długim czasie, po roku obudził się też klub Kukiz 15, który w końcu zauważył problem ustawy 447, przedstawił swój projekt. No, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli obydwa będą procedowane, to bardzo dobrze. Aczkolwiek uważamy, że ustawa pana redaktora Stanisława Michalkiewicza jest najlepsza i najlepiej, najbardziej precyzyjnie, dokładnie, ostro, że tak powiem, bezwzględnie z tym problemem się rozprawia i daje znakomite narzędzie rządowi do tego, aby mógł wobec strony amerykańskiej powiedzieć, że roszczeń tych nie może realizować, ponieważ ustawa go do tego zobowiązuje. Ustawa pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Dziękuję za miłe słowa pod adresem mojego projektu. On ma tę zaletę, że jest krótki. Im więcej artykułów
artykułów zawiera ustawa, tym łatwiej ją tam jakoś podważać. Natomiast jak jest bardzo lakoniczna, to bardzo trudno jest ją z jakiejkolwiek strony zaatakować. Przypomnę, że uchwała lustracyjna z 1992 roku była też bardzo lakoniczna i Trybunał Konstytucyjny, badając jej zgodność z konstytucją, musiał naruszyć prawo, co mu wytknął jeden z członków składu Trybunału, pan profesor Bączkowski, wskazując, że ta uchwała lustracyjna Sejmu nie była aktem prawnym w znaczeniu takim, jakie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym precyzuje, tylko była poleceniem Sejmu skierowanym do jednego, jedynego człowieka w całym państwie, to znaczy do ministra spraw wewnętrznych. No i, ale ponieważ interesy potężnych tutaj grup były zagrożone tą uchwałą lustracyjną, to Trybunał Konstytucyjny przeszedł nad tym do porządku dziennego, ale to ten przykład pokazuje zalety projektów lakonicznych. Przez klub parlamentarny Kukiz, jeżeli będzie procedowany? Ja muszę go przeanalizować, dlatego że tam on jest w stosunku do mojego projektu jest bardzo bardziej rozbudowany. Być może, że znajdują się tam jakieś słuszne, na przykład, że nie można takich roszczeń przedstawiać do potrącenia. To warto się nad tym zastanowić, ale nie chciałbym tak tutaj z marszu kategorycznych żadnych ocen stosować. Zresztą ja nie jestem posłem, także moje poparcie będzie czysto werbalne, jeśli nawet by było. Tak jak powiedziałem wcześniej, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli będą dwa projekty, to powinny być obydwa procedowane. Oczywiście dla nas punktem wyjścia jest naszym zdaniem najlepszy projekt pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, znany już jako ustawa Michalkiewicza nawet w szerokich kręgach internetu. Natomiast tak pan powiedział, połączenie ewentualnych dobrych rozwiązań w jedną całość może tylko nam się przysłużyć. Więc oczywiście jesteśmy otwarci na merytoryczną, powtarzam, merytoryczną rozmowę, pod warunkiem, że ten projekt wyjdzie jako projekt jednoznaczny, ostry, taki, którego nie da się ominąć, bo to jest najważniejsze, aby rząd rzeczywiście nie miał żadnej furtki do tego, żeby ustawy obejść. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.